dobry, moi drodzy. Dzisiaj mamy film specjalny, film niespodziankę. Samo jeszcze nie wiem, co będzie w tym filmie, dlatego mówię, że będzie to film niespodzianka. Jak widzicie, przede mną stoi kalendarz adwentowy, który przywędrował do mnie od sklepu internetowego, od księgarni internetowej. Tania książka. I moim zadaniem dzisiaj jest spełnienie jednego z zadań, które znajdę w okienku numer 5, ponieważ dzisiaj 5 grudnia. Aż się boję, bo widziałam już challenge dziewczyn, widziałam, Karolina musiała robić jakąś kartkę świąteczną, Ula musiała ubrać się w kilka warstw swetrów i różne inne takie rzeczy, ale myślę, że nie będziemy przedłużać tej mojej i waszej niepewności, co tu trzeba zrobić. Moje jest okienko numer 5. Otwieramy. Uhu! Mamy liścik. Tam jest chyba, z tego co kojarzę, czekoladka, bo te okienka otwierałam dla was już na Instagramie. Moi drodzy, ja to sobie spokojnie rozwinę i wam przeczytam. Choinka. Też człowiek. Choinka, cichy bohater każdej wigilii, a jednak pierożkiem nikt jej nie poczęstuje i nie poczyta książki. Zawsze obecna, a jednak pozostawiona w tyle. Źle to brzmi. Oddaj sprawiedliwość wszystkim choinkom nieproszonym do stołu i zostań ambasadorem wszystkich drzewek, którym obcy jest smak barszczu i sałatki warzywnej. Podczas wyzwań stań się choinką, która zje pierożkę i przeczyta książeczkę. Przygotuj cały swój asortyment świąteczny, lampki, bombki, łańcuchy, no chyba będę musiała iść do piwnicy. I stwórz strój, której nie powstydziłaby się żadna choinka. Im bogatsza, tym lepsza. Nie bój się pójść na całość. Tworząc swoją stylizację, bowiem taki dzień jest tylko raz w roku. Zasiądź do stołu, zjedz symboliczny pierożek, posiłek, zapuść korzenie i przeczytaj fragment ulubionej książeczki z dzieciństwa. Pamiętaj, że choinka lub książki w każdej postaci, więc nie może ich zabraknąć w te wyjątkowe, pełne... dni pełne magii. A, no nie! No nie! Jak ja to mam zrobić? Dobra, moi drodzy, witam was w realizacji challenge'u. Na początku tego filmu otworzyłam z wami kalendarz adwentowy od Tani Książki. Zobaczyłam, jakie jest moje zadanie i się załamałam. Powiem wam w sekrecie, że wysłałam mojego Bartka po zakupy świąteczne w kontekście kupienia jakichś bombek, jakiegoś łańcucha, dlatego że my nie mamy za bardzo takich rzeczy. Mamy ale głęboko w piwnicy i na pewno nie zamierzam tego odkopywać przed połową miesiąca. I ten challenge zostanie wykonany tylko w połowie, moja droga Tania Książko, dlatego że ja nie mam w domu pierogów ani barszczu, ja nie mam w domu nic do jedzenia. Także postaram się nadrobić super stylizacją. Przygotowałam sobie dużo kosmetyków, dużo brokatu i Bartek przyniósł mi kilka zabawnych gadżetów. Pierwsza część tego filmu to będzie makijaż. Od razu mówię, że ja nie jestem dobrą makijażystką, także to będzie raczej komedia makijażu choinkowego, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie zapraszam was na film, mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze, przynajmniej lepiej niż ja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all. We wish you a
Moi drodzy, progres jest taki. Nigdy wcześniej nie malowałam się na zielono, ani w ogóle w takich kolorach, więc ja wiem, że to nie wygląda. Są tutaj trzy kolory zielone. Bartek, jak ci się podoba? Inaczej. Nigdy bym tak nie wyszła oczywiście z domu, ale ma być to fun. Więc zobaczymy. Mam jeszcze kilka pomysłów. Na pewno musimy dołożyć tutaj coś ciemnego. Ale zdecydowanie makijaż to nie jest moja najlepsza strona. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Zaczynam bawić się w brokat w pierwszej kolejności. Nałożymy rozświetlacz jako jeszcze taki standardowy element makijażu, ale dodam go znacznie więcej. O, tak na bogato. Nie musiałam wziąć porządny prysznic, ponieważ idę za 3 godziny do pracy, nawet szybciej. Ile mi zostało? Za 2,5. A myślę, że będzie problem, żeby to zmyć. Tak, tu sobie nie żałujemy. Aha, jeszcze brwi muszę zrobić. Ojeju. Ma mi się błyszczeć jak najbardziej. Zawsze mam ochotę aż tyle tego nawalić. Uwielbiam rozświetlacz, że już się zaczynam naprawdę błyszczeć. To jest zupełnie złoto. To by się jeszcze wszystko przydało. You and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some. Nadrobiłam zaległości, jeśli chodzi o brwi. I dalej bawię się w rozświetlacz. Namoczyłam trochę pędzelek i będziemy naprawdę kłaść tego sporo. Mam się świecić jak psu jaja, jak to chodzi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. 100% wiem, że kiedy będzie oglądała to jakaś gwiazda make-upu, to mnie wyśmieje. Tak, piękna fryzura, natomiast radzę sobie jak umiem. Nigdy nie miałam w planach przebierać się i malować za choinkę. A co wyjdzie, to wyjdzie. Bartek, jak ci się podobam do tej pory? Tak, mogę tak iść do pracy. Już zaczyna być widać ten blask. Zrobimy sobie jeszcze go koło ust, ale to na sam koniec. I szykuje nam się najciekawszy element tej stylizacji. Brokat. Wzięłam sobie takie coś, żeby stworzyć troszkę klejącą. Załóżmy, że na początku będę chciała sobie tutaj poprzykleić trochę brokatu. Okej. Trochę przeglądam się w podglądzie. Naślinimy też pędzelek, może go po prostu spsikam, żeby było łatwiej. Karolina, uczyłam się od ciebie tych trików. I najpierw weźmiemy sobie takie elemenciki. O nie, czy ja to otworzę? To już mi... O, tyle wyszło, proszę bardzo. To you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Sexy. Bartek. To są bombki. Nie wiem, co chciałam osiągnąć tym efektem, natomiast na pewno zamieniam się w choinko-bombkę, prawda? Moi drodzy, to się zaczyna się ta głupia część tego filmu. Będziemy ładować brokat na nos. Bartek, jasny czy ciemny różowy? Jasny i ciemny. Nie, nie, nie. Albo jeden, albo drugi. Moi drodzy, zaczyna się jazda po prostu. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. Makijaż już jest, wyglądam jak kompletny debil, ale Tania Książko, to wszystko dla was. Jestem świecącą się bombeczką na twarzy. Ja nie wiem, jaki był mój pomysł z tymi tutaj rzeczami na brwiach, ale są, moja choinka też tak zawsze wygląda. I teraz poproszę mojego asystenta, aby pomógł mi w przebraniu się za choinkę, ponieważ makijaż to nie wszystko. Co my tu mamy? Jaki masz pomysł na to, Bartek? No, nie wiem. Zrobimy z tego dla mnie może naszyjnik? Mamy już niejaką konstrukcję. Boże, jakie to jest głupie. Co tam jeszcze mamy? W następnej kolejności mamy opaskę, ale to jest jeszcze jakaś cena. Opaskę założymy. I co tam dalej mamy? Dobra, tak to na razie wygląda. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So moi drodzy, mam nadzieję, że podobała wam się moja stylizacja. Jestem choinką, tak jak Tania Książka sobie życzyła. Zaraz muszę zrobić kilka zdjęć na pamiątkę, ponieważ no, nie byłam jeszcze w życiu tak przebrana, tu się dużo dzieje, było to zabawne. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, dajcie znać w komentarzach, czy podobała wam się moja stylizacja. Koniecznie zajrzyjcie do Tani Książki na ich stronę internetową, ponieważ w grudniu trwa wiele wyprzedaży. Macie tam również taki internetowy kalendarz adwentowy, każdego dnia możecie otworzyć jedno z okienek i zobaczyć, co przygotowała dla was księgarnia Tania Książka. Dla mnie przygotowała taką właśnie niespodziankę. Zaglądajcie na mój Instagram, ponieważ tam otwieram przez cały miesiąc kalendarz od Tani Książki i są różne inne śmieszne i dziwne wyzwania. Na ten moment żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało, że trochę się pośmialiście. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! We wish you a Merry Christmas. We wish you